Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Patryk. Mamy dzisiaj 9 marca i akcję Wapno u mnie w gospodarstwie i u mojego kolegi Pawła. Dzisiaj rozwozimy razem 2 bądź 3 samochody. Zobaczymy, jak uda się z wjechaniem w niektóre miejsca. I dzisiaj przy okazji tego, że to wapno wozimy, postanowiłem, że opowiem wam trochę o tym wapnie, o rodzajach wapna i czym kierować się przy wyborze, jeżeli chcemy takie wapno zakupić. Różnych opinii, mitów na temat wapna jest wiele, także postaram się wam to jakoś przybliżyć. Nie będę dzisiaj opowiadał o tym, czy warto stosować, czy nie warto stosować wapno, bo na to odpowiedź jest jednoznaczna i stosowanie wapna i powiązane z tym pH na polu to jest taka podstawa, od której powinniśmy wychodzić, od której powinniśmy zaczynać zawsze, jeżeli ustalamy jakieś dawki nawozowe czy jakiś potencjał naszego pola. Pierwsza rzecz to jest pH naszej gleby, ale o tym może kiedy indziej, a dzisiaj porozmawiamy o rodzajach wapna. Paweł mi właśnie ładuje siewka Bredala, załadunek wapna tej węglanówki, którą dzisiaj sypiemy, w okolicach 10, nawet do 11 ton, także dość duża ilość, idzie tym bardzo szybko. Szerokość wysiewu okolice 14-15 metrów. Na komputerze mam ustawione ścieżki co 14 metrów, żeby to było dobre pokrycie. Robota ubywa bardzo szybko, zaczęliśmy od samego rana, od godziny 6. Mamy godzinę 7:30 bodajże, myślę, że do południa spokojnie skończymy. Zaczęliśmy szybko, żeby się dzisiaj wyrobić, a okazuje się, że robota ubywa bardzo fajnie i będziemy mogli wcześniej skończyć. Dobra, zaczynamy rozłożenie wapna. Jak widzicie, rozciewacz pełniutki, koło 11 ton mamy. Zaczynamy. Szybkość tam około bodajże 8 na godzinę jeździmy, tak żeby wyszły 3 tony, tak Paweł chciał. I tak mu rozwozimy. Dawka taka fajna już. O! Niestety tutaj trochę kamieni jest na tym polu. Ale na to nic się nie poradzi. Jeździmy sobie z nawigacją. Mamy ustawione na przejazd co 14 metrów bodajże. Wyznaczamy sobie linię. Tak, żeby wszędzie równo, fajnie było dosiane. Żeby nie poomijać, żeby nie porozwozić 2 razy na tym samym miejscu. Chodzi o to, żeby to było też dość precyzyjnie zrobione. Dzięki temu, że przybrało 400, możemy podłączyć go tak naprawdę pod każdą maszynę. To możemy to też wykorzystać przy rozsiewie wapna. Ja często też korzystam przy rozsiewie nawozów, tych przedsiewnych, jakichś polifosek, ultra. Wtedy najczęściej też korzystam z tej nawigacji, żeby robić to dość precyzyjnie. Dobra. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wapnie. Mam nadzieję, że przekażę wam wszystko to, co chcę przekazać. O wapnie to jest temat rzeka i postaram się powiedzieć o tym jak najkrócej i jak najprościej, żeby przekazać takie podstawowe rzeczy. Jeżeli chodzi o wapna, mamy do wyboru 3 rodzaje, czyli wapna tlenkowe, wapna takie agresywnie działające, nie nadające się w ogóle tutaj w moim terenie na moje gleby, bo są to wapna, które nadają się na gleby bardzo zwięzłe, dobre gleby. Wapno takie tlenkowe na słabszej glebie po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, potrafi palić. Palić, bo potrzebuje dużo wody i dużo wody pobiera i nie daje tego roślinom. Dodatkowo wydziela się wodorotlenek wapnia, który jest dość mocno, jak to powiedzieć, żrącą substancją i też właśnie jest substancją szkodliwą dla naszych roślin. Druga grupa wapien są to wapna węglanowe. Wapna, które możemy stosować na każdym rodzaju gleb. Wapna też w zależności od tego, z którego okresu, działają szybciej bądź wolniej. Najczęściej zawartość wapnia, takich wapnach jest bardzo podobna, aczkolwiek różnią się czy to siłą zobojętnienia, gęstością, porowatością,
czy też reaktywnością, która jest bardzo ważna. I trzecie wapna, czyli kamienie, twarde skały, ale jak się okazuje, są to wapna najbardziej popularne w Polsce. Cały czas mnie dziwi, czemu tak jest, a wynika to chyba z tego, że w Dolomitach mamy magnez, a mówi się o magnezie, że ma podobne właściwości odkwaszające jak wapń. Tyle, że tutaj, żeby te właściwości odkwaszające były, ten magnez musi być aktywny, a w tych starych Dolomitach niestety do końca aktywny nie jest. Dolomity są to wapna najmniej reaktywne, wapna, które też się nadają na każdy rodzaj gleb, wapna, które bardzo wolno działają. Według mnie, jeżeli już ktoś chce bardzo sypać takie wapna, nadają się bardziej na podtrzymanie pH, a nie na podnoszenie. Takim wapnem jest dość ciężko podnieść to pH. Tutaj w swojej działalności też prowadzę sprzedaż wapna i jak ktoś do mnie dzwoni, chce kupić wapno, to praktycznie jedno pytanie jest. Ile jest wapna w wapnie? Jaka jest zawartość w przeliczeniu na tlenek wapnia? To jest jedyna podstawowa informacja, którą ktoś chce ode mnie uzyskać i to, czy jest magnez. Jak jest dobra zawartość węglanu wapnia i jest magnez, no to już wapno jest dobre. Nikt nie pyta się o to, jak jest zmielone, jakie są frakcje, a to jest bardzo ważne do działania, bo jak mamy większość frakcji powyżej 2 mm, to wapno nam nie działa, bo tam nie ma reaktywności. Właśnie reaktywność, jedna z podstawowych cech, czyli ilość wapna, które rzeczywiście nam zadziała na polu. I tak dolomity na przykład mają tą zawartość, mają tą reaktywność na poziomie 20, maksymalnie 30%, bo działa tylko ta drobna frakcja dobrze zmielona. Kolejna rzecz, o którą no, niestety nikt nie pyta i mało kto ma świadomość. Dobra, wjedziemy tutaj sobie na ścieżkę i wyznaczymy sobie linię, po których będziemy jeździć. O której mało osób ma świadomość, to oprócz reaktywności, która jest bardzo ważna, jest również takie pojęcie jak siła zobojętniania wapna. I im ta siła jest wyższa, tym to wapno lepiej nam na tym polu działa i lepsze efekty daje. Ale na przykład, i to też tego nie wolno mylić, siła zobojętniania przy dolomitach jest bardzo wysoka, bo odgrywa tam też ważną rolę właśnie magnez, ale nie ma reaktywności. Czyli jakbyśmy pomnożyli reaktywność przez siłę zobojętniania, to te dolomity wychodzą i tak bardzo źle. Dlatego myślę, że jeżeli chcemy już stosować wapna, gdzie jest dodatkowo magnez i bardzo nam zależy na tym magnezie, możemy zastosować od 2, bodajże 3 lat jest możliwość stosowania pyłu dolomitowego. I to jest pył, który jest odciągany przy procesie produkcji właśnie dolomitu. I tam już nie mamy reaktywności na poziomie 30%, 20%, mamy reaktywność na poziomie 60% plus siłę zobojętniania na poziomie 30%, co daje nam już dość fajne efekty. Jeden mankament, tak jak mówi nazwa, jest to pył. Pył w taką pogodę jak dzisiaj, gdzie tego wiatru już trochę jest, nie wiem czy widzicie. No, pokażę jak to rozsiewa. Taki pył po prostu ciężko przy takiej pogodzie rozsiać i muszą być dość specyficzne warunki, czyli najlepiej duża wilgotność powietrza, brak wiatru, żeby takie wapno rozsiać. Ale jeżeli nam się uda, efekty będą fajne, czyli zauważalne dla nas, tak? I będzie to wapno, które rzeczywiście będzie działać. Wapna, które ja najczęściej proponuję, najczęściej sprzedaję i najczęściej idą, są to wapna węglanowe. I tutaj też tych wapien do wyboru mamy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt rodzajów. Ale te wapna siłę zobojętniania mają wszystkie podobną, ale różną się reaktywnością. Mamy wapna węglanowe, które są wapnami poodpadowymi, na przykład wapno posodowe. I też to jest wapno węglanowe, ma jakąś część zwolenników, jest bardzo tanie. Są takie okresy, że za to wapno, jak się pojedzie tam, to można dostać nawet pieniądze, że w ogóle to się weźmie, ale reaktywność jest tam na poziomie 20%. Plus zawartość wapnia z tego wapna posadowego 12-13%, jak robiliśmy próbki, to się okazuje, że takiego wapna musimy dać 20 ton,
żeby zrównoważyć dawkę dobrego wapnia na poziomie 1,5 tony, bodajże liczyłem na przykładzie wapna z Morawicy. Także czy to się do końca opłaca, to nie wiem, to już musicie sobie sami podjąć taką decyzję, plus koszty rozłożenia takiego wapna, no bo jednak tam trzeba to już najczęściej robić jakimś dużym sprzętem, dużym rozrzutnikiem i trochę czasu, żeby te 20 ton na hektar rozrzucić, znam, upływa, no a dodatkowo jeszcze jakieś metale ciężkie, takie rzeczy, o tym to już nie warto wspominać. Czyli jeżeli chodzi o wapna węglanowe, są to takie wapna, które nadają się na każdy rodzaj gleb. No, dobra, będziemy robić sobie tutaj takie kółka. Wapna, które nadają się na każdy rodzaj gleb i różnią się właśnie tą, różnią się nam, o Boże, wyleciało mi z głowy, reaktywnością, no oczywiście, różnią nam się reaktywnością i ta reaktywność waha się od 20 nawet do 90%. Reaktywność bierze się z niczego innego jak z zmielenia. W stopniu, w jakim jest zmielone dane wapno, im jest bardziej zmielone, im więcej tej frakcji poniżej 0,5 mm, tym to wapno lepiej nam odkwasza i lepiej działa. Można na rynku też znaleźć właśnie wapna węglanowe, gdzie duża część frakcji ma powyżej 2 mm, ale to też są wapna nieaktywne. Dlatego jak wybieracie, stoicie przed wyborem wapna, warto sprzedawcę spytać, oprócz tego, jaka tam jest zawartość wapnia, najczęściej jest podawana w przeliczeniu na tlenek, jest to 50-55% najczęściej w tych wapnach węglanowych. Warto spytać o reaktywność. Ta reaktywność dla mnie, dla dobrej węglanówki powinna wynosić przynajmniej 60%, a najlepiej jak to jest 80-90%, żeby takie wapno w dużej mierze zostało wykorzystane i działało dla naszych roślin. I działało dość szybko, co ważne, i nie było wapnem jak dolomit dla naszych dzieci, czy nawet niektórzy się śmieją, że wnuczków. Węglanówki, jeżeli chodzi o siłę zapamiętania, mają bardzo podobną. Trzeba patrzeć, tak jak mówiłem, zawartość wszystkie podobna, reaktywność bardzo różna i tutaj reaktywność jest takim wyznacznikiem, jak dla mnie. I kolejna rzecz to jest frakcje, jakie tam się znajdują. Ważne jest, żeby było jak najmniej tej frakcji powyżej 2 mm i nieduża część, tam do najlepiej do 5% frakcji od 0,5 mm do 2 mm, a większość w tej frakcji dobrze zmielonej, bo jest to frakcja, która działa i rzeczywiście odkwasza naszą glebę. Jeżeli uprzecie się na dolomit, tak jak już wspominałem, wiem, jest tam magnez, magnez ma też właściwości odkwaszające, ale ten magnez nie jest aktywny i on nam tej gleby nie odkwasi. To są skałki, kupcie sobie dolomit, to są małe skałki, które jak rozrzucicie, tak w tej glebie zostaną. I nie ma sensu, żeby takie wapno dawać. Wydajemy tylko pieniądze. Wapna magnezowe nie są tanie, bo są często droższe od węglanówek, a nie robią roboty. Nie robią naprawdę roboty i myślę, że dużo lepszym wyjściem, nie myślę, jestem przekonany, że dużo lepszym wyjściem jest węglanówka. 60-90 reaktywności, na to patrzymy, frakcji jak najwięcej poniżej 0,5 mm. Wtedy mamy pewność, że działamy na naszym polu i dobrze działamy i to wapno zostanie wykorzystane. Możemy też działać na wapnach granulowanych, to nie są tanie produkty niestety i to są węglanówki, tylko jeszcze drobniej zmielone i stąd się bierze tam reaktywność najczęściej na poziomie 90%. Ale jeżeli mamy możliwość rozsiewu wapna, mamy taką siewkę czy nawet RCW i kupimy dobre wapno węglanowe, wyjdziemy na tym dużo lepiej, jeżeli chodzi o wynik ekonomiczny. I dla pola też zostawimy dużo dobrego wapna, które będzie fajnie działało. Tak jak sobie też spójrzcie na dolomity, jak przychodzi do Was dolomit, wysypuje kubkę pan kierowca z tira, okazuje się, że ta kubka jest bardzo malutka. A czemu jest bardzo malutka? No bo takie wapno ma bardzo wysoką gęstość. A im wyższa gęstość, tym mniejsza porowatość, czyli zdolność do pochłaniania wody. A bez tej wody, jeżeli ten materiał nie może pochłaniać tej wody, to niestety, ale się też nie rozpuści nam w glebie, skoro nie ma tej porowatości, nie ma tej zdolności do pochłaniania wody, do nasiąkliwości. Jeżeli tego nie ma, to wapno się nie rozpuści, będzie nam leżało. Dlatego jeszcze raz powtórzę, pewnie się powtarzam już nie wiem który raz. Wybierajcie
węglanówki, jeżeli to są średnie gleby, patrzcie na reaktywność. Jeżeli macie gleby dobre, bardzo dobre, zwięzłe, możecie też się opierać na wapnach tlenkowych jak najbardziej, tyle że wtedy też te warunki do rozsiewu muszą być dość dobre, nawet bardzo dobre, wysoka wilgotność. Kończy nam się? Nie, jeszcze trochę mamy. Wysoka wilgotność, brak wiatru, tak żeby to wapno nie poleciało do sąsiada, tylko zostało u Was na polu. To już tak kończąc, reasumując, bo już nie wiem, co powiedziałem, czego nie powiedziałem. Mam nadzieję, że to będzie jakiś spójny przekaz, jakoś tu się dość fajnie zgra. Bo do przekazania jeszcze w głowie mam tyle rzeczy, ale wiem, że już gadam i gadam i gadam już pewnie za długo, jak zawsze. Nie tylko zawartość wapnia, reaktywność, pytajcie o rozdrobnienie, pytajcie o siłę zobojętniania i to wszystko składa się na całość tego, czy to wapno jest sens stosować, czy nie ma sensu stosować. Często warto nawet dołożyć parę złotych, ale jak przeliczymy sobie na taki czysty składnik, który rzeczywiście działa na polu, wychodzi, że jest dużo taniej. Jeżeli macie jakieś pytania, byście coś chcieli, czy nawet byście chcieli kupić to wapno, ja tych wapien w swojej ofercie kilka mam. Do tej pory dolomitu nie miałem, bo wystrzegałem się tego, żeby to sprzedawać, bo nie widzę w tym sensu stosowania, no ale rynek mnie do tego zmusił. Jest wiele osób, które chce stosować dolomit, są do niego przekonani. Jeżeli są, to czemu ja mam tego nie sprzedać? Sam polecam co innego, jeżeli ktoś chce. Czysty dolomit też sprzedam, bardziej polecam, jeżeli ktoś się uprze na dolomit i magnes, już próbuję namówić na pył dolomitowy, który jest dużo, dużo lepszym produktem. Jak widzicie, pracę w pełni, wczoraj już troszkę uprawiałem u siebie, rozsiewałem nawozy, teraz w poniedziałek najprawdopodobniej druga dawka na rzepak i w przyszłym tygodniu też będziemy siać u mnie w gospodarstwie facely najprawdopodobniej, jeżeli się wyrobię, bo niestety, ale przychodzi wiosna i przy mojej działalności, czyli i gospodarstwo, i usługi, i firma, tej doby zaczyna brakować. Niestety, ale myślę, że jakoś sobie powoli poradzimy. Mam nadzieję, że przekazałem Wam kilka fajnych informacji. Jeżeli byście chcieli o coś spytać, coś się dowiedzieć, najlepiej piszcie do mnie na Facebooku, na stronie agrodoradcy. Tam staram się odpowiadać na bieżąco na Wasze pytania. Jeżeli już do mnie ktoś dzwoni, to no jak zadzwoni, to niech się odezwie, bo są telefony, że ktoś dzwoni i nikt się nie odzywa. Nie wiem, czy sprawdza, czy to rzeczywiście ja, czy nie ja. Jak chcecie, zadzwońcie, ja z każdym chętnie rozmawiam. Te osoby, które do mnie dzwoniły, dokładnie o tym wiedzą. Także zapraszam. Dobra, to ja kończę. Wapno też się kończy. I do następnego. Na razie.